McDonnell Douglas AH-64 Apache jest doskonale uzbrojonym śmigłowcem. Śmigłowce bojowe. Jego elektroniczne oczy widzą we mgle, kurzu, deszczu i ciemności. Śmigłowce bojowe. Potęga amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym skutecznie zapobiega wybuchowi kolejnej wojny światowej. Polowanie na łodzie podwodne. Snook, Shark, Scamp, Scorpion, Sculpin i Skipjack to sześć typów bojowych łodzi podwodnych wchodzących w skład słynnej klasy Skipjack. George Washington był pierwszym okrętem podwodnym wyposażonym w pociski balistyczne. Pocisk wyrzucany jest nad powierzchnię oceanu za pomocą sprężonego powietrza lub pary. 55% łodzi podwodnych typu Lafayette przez cały czas przebywa na morzu. Co jakiś czas następuje rotacja załóg. Polowanie na łodzie podwodne. Fantomy nad Wietnamem. McDonnell Douglas F-4 jest prawdopodobnie najsłynniejszym odrzutowcem, jaki brał udział w wojnie w Wietnamie. Mógł z równym powodzeniem prowadzić loty zwiadowcze, jak i razić ogniem cele naziemne. F-4 to jedyny odrzutowiec bojowy używany przez siły lotnicze, Korpus Marines i marynarkę. W latach 60. i na początku 70. żaden odrzutowiec nie był tak wszechstronny, by móc dorównać F-4. F-4 został skonstruowany na zamówienie marynarki wojennej. Pierwszy model nosił symbol F-4B, a produkowany dzisiaj F-14 Tomcat. Marynarka zażyczyła sobie, żeby F-4 mógł startować z pokładu lotniskowca, był wyposażony w pociski powietrze-powietrze, a załogę stanowił pilot i oficer obsługujący broń pokładową. W czasie wojny w Wietnamie, tak jak i w czasie innych wojen w historii ludzkości, większość znaczących bitew rozegrała się na ziemi. Nowy instrument wykorzystywany na polu walki, śmigłowiec, zarówno przewoził żołnierzy, zaopatrzenie, jak i zapewniał osłonę z powietrza. W lipcu do akcji wkroczyły Fantomy F-4. Mimo ostrzału dział przeciwlotniczych, kontynuowano dostawy zaopatrzenia, ale wkrótce konieczne stało się zrzucanie pojemników na spadochronach. Lądowanie w bazie samolotów dostawczych stało się zbyt ryzykowne. Lotnictwo amerykańskie zdobyło dominację nad obszarem Wietnamu Południowego. Piloci północno-wietnamscy latający na migach 17 i 21 zapuszczali się czasami nad obszar strefy zdemilitaryzowanej. F-4 wyposażone w pociski powietrze-powietrze, dzięki wspaniałym umiejętnościom załogi, były w stanie zestrzelić niemal każdy obiekt.
Najbardziej skuteczną bronią, jaką F-4 miały na swoim pokładzie, były pociski A-9 wyposażone w czujniki ciepła i działka 20-milimetrowe. Fantomy nad Wietnamem. Fantomy nad Wietnamem. F-14 Tomcat. Zabójca migów. Przywileju znalezienia się w świecie lotnictwa marynarki wojennej dostępują wybrańcy z elity pilotów Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do pilotów lotniczych sił zbrojnych, domem dla nich jest otwarte morze. Przyjaciele i krewni zwykle ich nie odwiedzają, ale ich poświęcenie na tym się nie kończy. Praca na stalowym pokładzie lotniskowca wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem. Tego wszystkiego nie są nawet w stanie wynagrodzić specjalne przywileje dla pilotów lotnictwa morskiego. Są raczej dumni, że kontynuują długoletnią amerykańską tradycję służby na lotniskowcach. Aby zabezpieczyć flotę przed atakami z powietrza, dowództwo marynarki zleciło opracowanie dostosowanego specjalnie do tego celu myśliwca. Długa lista żądań początkowo wydawała się niemożliwa do spełnienia, ale po wielu latach prób i badań skonstruowano samolot Tomcat, oficjalnie nazywany F-14. Na wszystkich ważniejszych lotniskowcach na całym świecie rozmieszczone są dwie eskadry myśliwców bojowych Tomcat. F-14 są tak skomplikowane, że muszą być obsługiwane przez dwóch członków załogi. Podczas gdy uwaga pilota skupiona jest cały czas na urządzeniach kontrolujących lot, pierwszy oficer obsługuje system radarowy i broń pokładową. Jak w każdym dobrym zespole, lotnicy znajdują się w ciągłym kontakcie ze specjalistycznym personelem naziemnym. Tu wszyscy są ważni i właśnie zespołową zasługą stało się, że F-14
zyskał przydomek zabójcy migów. Katapulta wyrzuca F-14 prosto w niebo nad oceanem. Skrzydła Tomcata są maksymalnie wysunięte do przodu, co pozwala na osiągnięcie dużych wysokości. Za chwilę F-14 osiągnie 2,3 Macha. F-14 jest owocem najnowocześniejszej myśli technicznej. Marynarka uznała, że w ich nowym myśliwcu równie ważne jest wykonywanie dokładnych manewrów zarówno przy małej, jak i dużej prędkości. Pozwala to na wykonywanie zarówno szybkich przelotów, jak i lotów patrolowych. By sprostać tym żądaniom, inżynierowie opracowali komputerowy system kontroli i ustawiania płata skrzydła. Marynarka zażądała również, by F-14 był niezawodny, odporny na korozję i pasował do wymogów lotniskowców. Właśnie dlatego F-14 został zbudowany ze stopów aluminium i tytanu. Po raz pierwszy zastosowano również stopy zawierające ołów. Sercem Tomcata jest system ogniowy AIM-54 Phoenix. Jeden z sześciu pocisków typu powietrze-powietrze potrafi zniszczyć latający wrogi obiekt z odległości 90 mil. F-14 został skonstruowany specjalnie z myślą o zamontowaniu systemu ogniowego Phoenix i po 20 latach jest jedynym samolotem posiadającym go na pokładzie. Żadne z tych udoskonaleń nie byłoby możliwe, gdyby nie nauka wyniesiona z wojny w Wietnamie. 77. jednostka bojowa rozpoczęła bombardowanie Wietnamu w lutym 1965 roku. Prezydent Johnson miał nadzieję, że zniszczenie wybranych celów militarnych przekona komunistyczny rząd, że dalsze prowadzenie wojny ze Stanami skazane jest na przegraną. Jednak aż do końca wojny Wietnamczycy znosili ataki prowadzone z lotniskowców. Rejon w Zatoce Tonkin, którym zajęły pozycje, nazwano Yankee Station. Pierwsza tego typu operacja nosiła kryptonim rozżarzona strzała. Każdy z pilotów dostał za zadanie zbombardowanie innego obiektu. Wydano również rozkaz o niebombardowaniu budynków mieszkalnych i cywilnych zakładów przemysłowych. Wkrótce miała rozpocząć się operacja Toczący się grzmot. Lotnicy prowadzili ataki na maszynach typu A1 Skyrider i A4 Skyhawk. Samoloty te były powolne, ale z kolei potrafiły prowadzić bombardowania z małej wysokości, zasłonięte cienką warstwą chmur. W czasie złej pogody były praktycznie nie do namierzenia przez wroga. W 1965 roku lotniskowiec Midway spędził 144 dni na pierwszej linii frontu.
Douglas Skyraider, samolot z silnikiem o napędzie tłokowym, był pozostałością z ostatnich dni II wojny światowej. Jego obszerne luki bombowe były szczególnie przydatne przy prowadzeniu nalotów dywanowych. Był ciężki w pilotowaniu, ale doskonale nadawał się do lotów szturmowych. Skyhawk, myśliwiec o napędzie odrzutowym, został skonstruowany w latach 50. Żaden samolot nie odbył większej liczby lotów bojowych w Wietnamie niż legendarny A-4. Marines również latali na A-4 z Da Nang i Chau Li. Skyhawk był uzbrojony w dwa działka 20-milimetrowe, rakiety powietrze-ziemia, pociski samonaprowadzające i oczywiście bomby. A-4 tak dobrze wywiązywał się ze swoich zadań, że był jednym z nielicznych samolotów, które służyły na Yankee Station przez 8 lat. Technicy chwalili ich niezawodność, a piloci lubili je za wyjątkową łatwość sterowania. Jeszcze żaden bombowiec nie był nigdy zarazem tak lekki i tak niebezpieczny. W północnym Wietnamie było niewiele lotnisk. Skyhawkom udało się zniszczyć praktycznie całe siły powietrzne wroga. Mimo że komunistyczna myśl techniczna nie była tak bardzo rozwinięta, pojawiały się konstrukcje skutecznie uniemożliwiające nam całkowitą kontrolę przestrzeni powietrznej. Jedną z maszyn używanych przez północny Wietnam było opracowane przez radzieckich konstruktorów Mikojana i Gurewicza MiG-17. Była to ulepszona wersja MiG-15, który brał udział w wojnie w Korei. MiG-17 był uzbrojony w dwa 23-milimetrowe działka i przystosowany był do latania na bardzo niskich wysokościach. Samoloty te wraz z MiGami 19 stanowiły śmiertelne zagrożenie dla ciężkich A-1 i A-4. Wietnam Północny otrzymał od Związku Radzieckiego doskonały system obrony powietrznej. MIGI, pociski ziemia-powietrze i artyleria przeciwlotnicza spowodowały wiele strat w amerykańskich siłach powietrznych. Dla amerykańskich pilotów najszczęśliwsza była chwila, kiedy już po zakończeniu zadania szczęśliwie przekraczali linię brzegową i kierowali się w stronę swego lotniskowca. Bombowce A-4 zapłaciły wysoką cenę za uczestnictwo w operacjach marynarki wojennej. W walce stracono blisko 200 maszyn tego typu. 70 następnych uległo zniszczeniu w czasie wypadków. Oblicza się, że liczba straconych maszyn A-4 stanowiła blisko 1/3 wszystkich strat samolotów i śmigłowców w czasie wojny w Wietnamie. A jednak wielu, mimo poważnych uszkodzeń, udało się bezpiecznie dolecieć do bazy.
Działka były jedyną bronią powietrze-powietrze znajdującą się na pokładach A1 i A4. Jednak ich obsługa była trudna i niebezpieczna. Podczas wojny w Wietnamie po raz pierwszy praktycznie sprawdzono walory pocisków samosterujących. Po wycofaniu F-8, głównym typem myśliwca używanego przez marynarkę wojenną stał się F-4 Phantom II. Pociski z barą średniego zasięgu za pomocą radaru wykrywały i naprowadzały się na migi. Pociski Sidewinder krótkiego zasięgu, reagujące na ciepło, trafiały w migi dzięki emitowanemu przez te samoloty promieniowaniu podczerwonemu. F-14 wyposażony był w oba rodzaje tych pocisków. Tak jak dzisiejsze F-14, F-4 miały również dwuosobową załogę. Phantom F-4 był najbardziej wszechstronnym myśliwcem, jaki znajdował się na uzbrojeniu armii amerykańskiej. Był wykorzystywany z powodzeniem także do ataków naziemnych. Wkrótce stał się postrachem migów, ale wróg miał w zanadrzu niespodziankę. W roku 1966 północno-wietnamskie lotnictwo otrzymało od Rosjan najnowocześniejsze MiG-21. Ponaddźwiękowe MiG-21 były lepiej uzbrojone niż MiG-17. Na swoim pokładzie, oprócz zwykłych dział, miały dwa pociski typu Atol. Wyposażony w detektory ciepła, Atol był niemal wierną kopią amerykańskiego Sidewindera. Prowadzone przez naziemną kontrolę radarową, MiG-21 wraz z MiG-17 stały się poważnym zagrożeniem dla amerykańskich F-4. Mniejszy i nieco wolniejszy od F-4 MiG-21 był jednak bardziej zwrotny i doskonale uzbrojony. Za ich sterami dowództwo wietnamskie sadzało swoich najlepszych pilotów. Migi zestrzeliły ogółem 79 maszyn typu F-4. Najlepszy pilot wietnamski, pułkownik Thun, miał na swoim koncie 13 zestrzeleń. Zaraz za nim plasował się kapitan Nguyen Van Bay, który zniszczył 7 maszyn. Większą część amerykańskich jeńców wojennych stanowili piloci zestrzeleni nad północnym Wietnamem. Wbrew zaleceniom Czerwonego Krzyża, Wietnamczycy traktowali ich jako kryminalistów, nierzadko bijąc ich i torturując. Wielu z nich zmarło z głodu bądź na skutek chorób. 10 maja 1972 roku był najprawdopodobniej najszczęśliwszym dniem w historii amerykańskiego lotnictwa morskiego. Tego dnia porucznicy Randy Cunningham i William Driscoll zestrzelili podczas akcji 3 migi. Między innymi udało im się zestrzelić pułkownika Thuna. F-4 dzielnie stawiały czoło migom 21. Były lepsze od amerykańskich myśliwców walczących z migami 15 podczas wojny w Korei. 29 lipca 1967 roku nastąpił wypadek, który udowodnił, jak niebezpieczna jest broń na pokładzie myśliwców. Zaledwie po 5 dniach służby na wodach Tonkinu, lotniskowiec Forrestal został poważnie uszkodzony wskutek przypadkowego odpalenia pocisków.
Ich eksplozja spowodowała pożar, który niemal doszczętnie strawił wszystko, co znajdowało się na pokładzie. Zniszczeniu uległo 21 samolotów. Forrestal musiał wrócić do Virginii w celu dokonania napraw. Oznaczało to koniec służby w czasie tej wojny. Zaledwie miesiąc wcześniej na radzieckim lotniskowcu Oriskany miał miejsce podobny, choć znacznie łagodniejszy w skutkach wypadek. Na skutek eksplozji pomieszczenia z rakietami oświetlającymi zostały zniszczone 3 samoloty. Na pokładzie Forrestala zginęło 134 ludzi, a 62 zostało rannych. Na Oriskany liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 44 osoby, rannych zostało 38. W obu wypadkach najwyższą cenę zapłacili marynarze, którzy nigdy nie zdobywają takiej sławy jak piloci, a jednak należy pamiętać, że na równi z nimi narażają swoje życie w służbie dla ojczyzny. Straty lotnictwa w stosunku do ilości zestrzelonych maszyn wroga miały się w proporcji 2 do 3. Lotnictwo morskie miało na tym polu większe sukcesy, głównie dzięki programowi szkolenia doskonalącego pilota. Na każdym niemal lotniskowcu znajdowały się samoloty, które zestrzeliły migi. Na Constellation stacjonowało 15 takich samolotów, na Bonhomme 12, a na Midway 8. Głównie były to maszyny F-4 Phantom. W roku 72 pojawił się nowy typ myśliwca. Konstrukcja F-4 została opracowana jeszcze w latach 50. Żeby wyrównać szanse w konfrontacji z unowocześnionymi migami, flota musiała wprowadzić nowe samoloty. F-14 został opracowany w oparciu o konstrukcję F-111. Zwiększono siłę ogniową maszyny. Pod tym względem Tomcat nie miał sobie równych. Jego radar potrafił wykryć, namierzyć i jednocześnie zaatakować pociskami Phoenix aż 6 migów. W przypadku walki z bliskiej odległości F-14 mógł użyć pocisków Sparrow, Sidewinder lub 20-milimetrowego działka. Marynarka zyskała samolot o niebywałej sile ognia. Tomcat zadomowił się na pokładzie amerykańskich lotniskowców. Mimo lepszego uzbrojenia F-14 nie zabierał więcej miejsca niż F-4. Ze względu na bardzo złożoną budowę, Tomcat był stosunkowo trudny do pilotowania, lecz mimo to zyskał wiele zagorzałych zwolenników wśród pilotów. Amerykańska marynarka była od dawna aktywnie obecna na wodach Morza Śródziemnego. Dzisiaj ten obszar patrolowany jest przez jednostki 6. floty, w skład której wchodzą jednostki powietrzne, lotniskowce, krążowniki, niszczyciele i łodzie podwodne. Jej obecność jest konieczna w tym obszarze ze względu na niestabilną sytuację polityczną. Rosyjskie bombowce w czasie swoich misji zwiadowczych często eskortowane są przez samoloty F-14. Załogi bombowców mają nadzieję, że widzą Tomcaty po raz pierwszy i ostatni w życiu. W latach 80. 6. flota wzięła udział w przełamywaniu konfliktu na Morzu Śródziemnym. Od lat 70. powstrzymano tu ponad 20 kryzysów.
Wkrótce nadarzyła się okazja, by F-14 sprawdziły się w walce. Pułkownik Muammar Gaddafi dokonał przewrotu wojskowego i został dyktatorem Libii. Związek Radziecki popierał jego reżim, dostarczając mu czołgi, działa przeciwlotnicze i samoloty bojowe. W roku 1981 szósta flota odbywała manewry w Zatoce Sidri. Pułkownik Gaddafi stwierdził, że te międzynarodowe wody należą do Libii i kto wpływa do jego zatoki, przekracza linię śmierci. Marynarka nie przestraszyła się tych gruźb i nadal kontynuowała manewry zgodnie z planem. Tomcaty były przygotowane do typowych zadań patrolowych. Ich uzbrojenie stanowiły pociski typu Phoenix, Sparrow i Sidewinder. Nikt nawet nie przypuszczał, co wydarzy się owego dnia. Z pomocą radzieckich stacji radarowych Libijczycy podjęli natychmiastową akcję. Z bazy Al-Bumbah wystartowały skonstruowane w Związku Radzieckim samoloty bojowe Su-22, uzbrojone w pociski Atom. Konstrukcja tych samolotów opracowana została jeszcze w latach 60. Zaatakowanie przez nie myśliwców F-14 było krokiem niemal samobójczym. Zdeterminowani piloci libijscy nie marnowali czasu. Wystrzelili samonaprowadzające się pociski Atoll. Piloci Tomcatów w odpowiedzi na atak wykorzystali wszystkie swoje umiejętności. Kiedy wiadomość o powietrznej potyczce dotarła na pokład lotniskowców, wszyscy zaczęli zastanawiać się, czy oznacza to początek wojny z Libią. Co planuje Gaddafi? Czy znów spróbuje zaatakować? A jeśli tak, to kiedy? Ale Gaddafi milczał. Szósta flota wkrótce została wzmocniona o jednostki marynarki, które przypłynęły z wybrzeży Libanu. F-14 były ulubionymi samolotami prezydenta Reagana. Za jego kadencji właśnie lotnictwo morskie stało się symbolem walki o wolność. Prezydent Reagan był tak pewien skuteczności lotnictwa morskiego, że gdy Tomcaty zestrzeliły samoloty Su, jego doradcy nie budzili go jeszcze przez 6 godzin, by zameldować o tym zajściu. Sekretarz obrony Caspar Weinberger zwiększył ilość jednostek pływających marynarki do 600.
Tomcat stał się symbolem doskonałości lotnictwa morskiego. Ale wszystko było zbyt piękne, żeby mogło trwać wiecznie. Bez żadnego ostrzeżenia eksplozja bomby doszczętnie zniszczyła amerykańską dyskotekę w Niemczech Zachodnich. Uprowadzono amerykański samolot pasażerski. Kontynentem europejskim wstrząsnęły kolejne akty terroryzmu wymierzone przeciwko ludności cywilnej. Kaddafi wydał rozkaz do ataków terrorystycznych. Stany Zjednoczone stały się zakładnikiem. Postanowiono zbombardować libijskie obiekty wojskowe. Bombowce FB-111 wystartowały z bazy w Anglii i przeleciały tysiące mil dzielące je od Libii. Radzieckie transportowce stojące na lotnisku w pobliżu Trypolisu były łatwym celem nawet po tak długim locie. Akcja została zarejestrowana przez kamery pracujące na podczerwie. Wszystkie bomby dosięgły celu. Z lotniskowców 6 floty wystartowały w kierunku Bengazji samoloty A-6. F-14 podjęły misję patrolową. Tym razem nie było migów, z którymi można było walczyć, ale zanim A-6 zdołały zrzucić swoje bomby, musiały uniknąć ponad 100 wystrzelonych w ich kierunku pocisków ziemia-powietrze. W styczniu 1989 roku Kaddafi niespodziewanie uderzył ponownie. Otrzymał od Rosjan najnowocześniejsze MiG-23 ze zmienną geometrią skrzydeł. Nie domyślano się intencji Kaddafiego i samoloty były uzbrojone jak na normalny lot zwiadowczy. Kaddafi wydał migom rozkaz zaatakowania Tomcatów. Oto oryginalne nagranie rozmowy radiowej między pilotami Tomcatów, załogą lotniskowca John Kennedy i pilotem samolotu Hawkeye, który pierwszy wykrył zbliżające się migi. "62-07, kontakt 175, 72 mile. Wygląda mi na dwa samoloty, wysokość 10 tysięcy. Korekta odległości 78 mil. Trzymajcie się w odległości 25 mil. Kontakt na 315, prędkość 4.30, wysokość około 8 tysięcy. Przyjąłem. Kierujcie się na północ. Będziemy musieli zrobić pętlę. "207, 61 mil, wysokość 8 tysięcy. Angels 8, heading 330. Utrzymuj pozycję. Alfa Bravo zbliżają się. Zbliżają się w naszym kierunku z północy. Prędkość 430, wysokość 5000. Schodzimy w dół. 53 mile. Lecą prosto na nas. Prosto na nas. Steady up 150 for 30 degree offset. 50 miles. 50 mil. Miles. 49 mil, prędkość 450, wysokość 10. Schodzę do 3. Przyjąłem. 30 stopni, nadlatują 340, prędkość 500. Wygląda na to, że są na wysokości 9000. Zrozumiałem. Zmieńmy kurs na 30. Podajcie waszą wysokość. 11 tysięcy. Kennedy, żółta gotowość. Przygotować broń. Zrozumiałem. Jest żółta gotowość. Okay. 35 miles here.
Odległość 35 mil. Nadlatują godzina trzecia. 35 mil. Wysokość 7. Słyszysz mnie, Alfa Bravo? Tak jest. 2-1-0. Lecą z kierunku godziny czwartej. Zrozumiałem. Odległość 27 mil. Samoloty nieprzyjaciela na wysokości 7000 stóp. Przecinek 5. 1-3-4-0. Wysokość 16. Kierunek 3-4-0. W porządku. Wzięliście na cel te same samoloty przeciwnika. Kurs kolizyjny. Po raz piąty lecą na mnie. Mam ich przed samym nosem. Odległość 20 mil. Uzbroić pociski. Tak jest. Tylko dobrze celujcie. Wracają w moją stronę. Odległość 16 mil. Podajcie wysokość. Jestem na wysokości 5000. Nie, jego wysokość. Zaczekaj chwilę. 9000. Odległość 13 mil. 13 mil. Pierwsza poszła. Jezu. Odległość 10 mil. Mam go przed nosem. Obserwuję ich. Odległość 6 mil. Odległość 5 mil. 4. Pocisk odpalony. Trafiliśmy go. Dobra robota. Walę w następnego. Poszedł. Cholera, nie mam sygnału naprowadzającego. Widzisz drugiego? Tak, będę cię osłaniał z góry. Strzelaj. Nie mogę, nie mam tego pieprzonego sygnału. I co z tego? Trafiliście go. Dobra robota. Pilot się katapultował. Lecimy w kierunku północnym. Schodzę w dół. Zrozumiałem. Wracajmy w kierunku bazy. Wynośmy się stąd. Zrozumiałem. Schodzę na 3000. 1-6-0-96. Wynosimy się. Schodzimy do 3000. Zestrzeliliście dwa samoloty nieprzyjaciela. Zrozumiałem, lecimy w kierunku północnym. Jestem po waszej prawej stronie. W porządku, odebrałem. F-14 stało się słynne na całym świecie dzięki zestrzeleniu migów. Piloci Tomcatów dowiedli wyższości F-14 nad migami. Zamiast pociskami dalekiego zasięgu, migi zostały zestrzelone za pomocą pocisków bliskiego zasięgu typu Sparrow i Sidewinder. Tomcat może walczyć i zwyciężać w każdej sytuacji. Niestety cztery piloci, którzy lecieli wtedy na Tomcatach, pozostali anonimowi. Gdyby ujawniono ich nazwiska, zarówno oni sami, jak i ich rodziny, mogłyby stać się celem odwetowych zamachów terrorystycznych. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kim byli.
Latanie na F-14 wymaga ogromnej sprawności fizycznej i mentalnej. Tylko nieliczni są w stanie pilotować te maszyny. Ale za to przywilej latania na nich jest dla nich ważniejszy niż pieniądze czy sława. Grupa ludzi mających odpowiednie kwalifikacje, by być pilotami lotnictwa morskiego, jest bardzo nieliczna. Ale ci, którzy dostępują tego zaszczytu, są najlepszymi z najlepszych. It is simply to be the best. Ever vigilant. Piloci Tomcatów są zawsze czujni i czekają w pogotowiu na rozkazy. Jeśli będą potrzebni, można być pewnym, że nigdy nie zawiodą. F-14 Tomcat and its crew are guaranteed to deliver. Film ten dedykowany jest anonimowym pilotom Tomcatów, którzy dzięki swojej odwadze i wyszkoleniu zestrzelili w Libii Migi i Su. Udowodnili tym samym, że nie mają sobie równych.